Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Jeszcze nigdy nie było takiego przybliżenia i chyba podoba mi się coś takiego, że siedzę na podłodze i do Was gadam, dlatego że mi jest wygodnie, mam swobodę mówienia, siedzenia i tak dalej. I chyba Denka przez jakiś czas, kiedy mi się jeszcze nie znudzi, będą nagrywane w taki sposób. Tak, Denka, ponieważ przychodzę do Was dzisiaj właśnie z Denkiem. Mam tutaj przed sobą torbę kosmetyków. Muszę nagrać ten film już teraz, dlatego że tego jest sporo, a chcę to, słuchajcie, wszystko wywalić, bo mam tego dość, że to stoi w mojej garderobie. Zajmuje mi miejsce, są to puste opakowania, a stoją już, słuchajcie, mega długo. I tylko co jakiś czas po prostu tam dorzucam jakieś rzeczy. Więc jedziemy tutaj z tematem, bo tego jest sporo. Pierwszą rzeczą oczywiście po raz kolejny jest płyn micelarny z Garniera, ten różowy, 3 w 1. Jest to najlepszy płyn, tak jak Wam mówiłam już nieraz, będę się powtarzać, słuchajcie, do znudzenia. Ja tego płynu chyba przez długi czas jeszcze nie zmienię, dlatego że jestem z niego na maksa zadowolona. Jeszcze nie trafił mi się, słuchajcie, lepszy płyn, a żeby tego było mało, mam tutaj jego zamiennika z L'Oreala. Dobrze, że go dojrzałam, to pokażę Wam, słuchajcie, od razu dwa w tym samym czasie. Więc są to dwa najlepsze płyny. Jak jestem tak blisko, to częściej spoglądam tutaj w podgląd, tak swoją drogą, ale no mniejsza z tym. Więc są to dwa bardzo dobre płyny, których używałam najczęściej ostatnio, które z wielką przyjemnością zużyłam, które mi nie podrażniły oczu, które były fantastycznymi kosmetykami. I myślę, że tak jak powiedziałam, takimi już przez długi czas zostaną. Kolejną rzeczą jest z Issany taki olejek pod prysznic. Jest to olejek, którego ja używałam i do mycia swojego ciała, jak i również do mycia Beauty Blendera, do czego sprawdzał się świetnie. Super myje się tym produktem Beauty Blender, dlatego że z wnętrza tej gąbki wyciska się dosłownie prawie cały podkład. No jest to tłuste, więc to świetnie rozpuszcza. Naprawdę nie sprawia żadnych problemów. Genialny produkt, myślę, że też wiele razy będę do niego jeszcze powracać. Jest stosunkowo drogi i ma dosyć nieładny zapach, co może być w sumie jego minusem, ale poza tym to do niczego bym się nie przyczepiła, naprawdę świetnie myje i świetnie czyści Beauty Blender. Jeżeli chodzi o oczyszczenie pędzli, to myłam nim 2 razy pędzle i jakoś tak nieszczególnie byłam zadowolona, w sumie tak samo jak mydło, natomiast do Beauty Blendera sprawdza się rewelacyjnie. Kolejną rzeczą jest to co? No właśnie, jest to chyba peeling, tylko niestety nie pamiętam, z czego jest to napisane po chińsku, czy tam po jakiemu. No, więc nie przeczytam Wam tego, ale był to peeling, którego używałam do stóp. Był to peeling gruboziarnisty, który się świetnie sprawdził, który mi cudnie peelingował stopy. Oprócz jakiejś tam tarki do stóp używałam właśnie tego z Bani Agafi. Zresztą na moim kanale jest film o kosmetykach Bani Agafi, Bania Agafi, więc możecie się tam cofnąć i pooglądać sobie, a tam chyba jest też ten peeling. Między innymi właśnie opowiadam o nim i na pewno mówię, co to jest za peeling i z czego on jest, więc zajrzyjcie sobie, ale byłam z niego bardzo zadowolona, w sumie to znalazłam jego drugie zastosowanie, bo on był chyba do ciała pierwotnie, a ja używałam do stóp i byłam na maksa zadowolona. Kolejną rzeczą zużytą jest oczywiście krem do rąk z Issany. Jest to balsam do rąk i paznokci aloe vera. Był to taki średni produkt, jeżeli chodzi o nawilżanie rąk, no to no nie do końca. Zresztą tutaj gliceryna jest na drugim miejscu, na pierwszym jest aqua, co prawda, ale na drugim jest gliceryna. I jeszcze jest alkohol, więc no krem o nie najlepszym składzie. Jeszcze bym się do tego składu nie przyczepiła, gdyby on faktycznie działał i dobrze nawilżał tę skórę, natomiast ten niestety bardzo średnio, ale nie zostawiał tłustej powłoki, więc to jest powiedzmy jakiś tam plus tego kosmetyku, prawda? Kolejną rzeczą jest pasta z Ziai, oczyszczanie liście manuka. Jest to pasta głęboko oczyszczająca, jest to pasta, która bardzo dobrze oczyszcza, której z przyjemnością się używa, która ma
dosyć taki specyficzny zapach, nie należy on do najprzyjemniejszych, ale ta pasta ma właśnie oczyszczać, co też oczywiście robi i sprawdza się do tego rewelacyjnie, więc tej pasty byłam też mocno zadowolona, mocno, bardzo. Kolejną rzeczą jest krem BB z Astora Skin Match Glow. Jest to beznadziejny krem BB, który po prostu nawet nie został zużyty. Nie dość, że ma beznadziejny zapach, beznadziejną konsystencję, beznadziejne krycie. W sumie no krem BB, no ale czegoś tam jednak od tego kremu wymagam. Zwłaszcza, że w swoim życiu miałam może dwa kremy BB i te dwa kremy były świetne. Jeden był właśnie z Maybelline, a drugi był z Rimmela, coś takiego. Ale były naprawdę super, super, byłam z nich zadowolona. Więc a ten z Astora po prostu idzie w śmietnik. Nie jestem w stanie go zużyć, moja mama też jest z niego konkretnie niezadowolona, więc jakaś pomyłka. Dalej. Laura, to jest takie jajko. O zapachu, o Jezu, nie wiem, ale ten zapach powoduje, że jest mi niedobrze. Zawsze miał coś w sobie takiego, nienawidzę tego zapachu. nie wiem czym to pachnie, ale nienawidzę tego zapachu i jest to beznadziejny produkt. W ogóle ust nie nawilża. Nigdy nie nawilżał tak naprawdę, dla stąd też jest, słuchajcie, no cały praktycznie. Jeszcze się teraz tutaj otworzył, bo ma beznadziejne opakowanie, które się po prostu otwiera, niby zakręca. Zakręcone jest, prawda? A to zrobienie coś takiego to się otwiera, więc tu dramat. Nigdy tego nie kupię, w Rossmanie to kupiłam na promocji. I było to beznadziejne. Dalej mamy Art Deco. Jest to wkład do pudru właśnie z firmy Art Deco. Hydra Mineral Compact Foundation. Bardzo dobry puder, fajnie się go używało i ma całkiem niezłe krycie. Na tyle dobre, że jeżeli właśnie użyjemy kremu BB i tego pudru, to całkiem fajny efekt będzie właśnie na skórze. Można się zmęczyć, powiem Wam, takim gadaniem o kosmetykach pod rząd. Dalej mamy podkład z Vibo Royal Skin. Całkiem niezły podkład, powiem Wam, dosyć szybko się kończy i niestety, jeżeli chodzi o kolory, to kolorystyka jest, o Jezu, kolorystyka tego jest bardzo, bardzo średnia. Widzicie, to jest dosyć ciemny kolor i dla mnie oczywiście on był za ciemny, bo twarz mam, powiedzmy, dosyć jasną. Zresztą w ogóle się nie opalam w tym roku. Opalałam się, słuchajcie, po raz pierwszy, co zresztą można zobaczyć, prawda, bo jestem dosyć opalona. Więc może teraz bym wyglądała w tym podkładzie lepiej, natomiast kiedyś, kiedy go jeszcze właśnie używałam, to tak no niekoniecznie, ale powiem Wam, że całkiem niezły. Jak za tę cenę dla kogoś, kto na przykład zaczyna z makijażem, to na spokojnie bym go poleciła. Mleczko z Issany, słuchajcie, znowu gardło. Mleczko z Issany, mleczko med, mleczko nawilżające, balsam do ciała do pielęgnacji wrażliwej skóry. Z oliwką z oliwek. Nie. Tak? A, dlatego taki miał zapach dziwny, ja się zawsze zastanawiałam. W każdym razie bardzo dobry balsam, super nawilża, bardzo miękka skóra jest, jak mamy ogolone nogi, to na noc możemy spokojnie użyć tego balsamu. W dzień go nigdy nie lubiłam, bo ma taki właśnie oliwkowy, zwykły zapach, taki powiedzmy bardziej dziecięcy. Dalej mamy podkład z Maybelline Affini Matte. Kiedyś go lubiłam, natomiast to co... Nie wiem, czy to usłyszycie, ale on jest tak płynny. To co kupiłam teraz, zamówiłam go ze strony chyba Urodomani i totalnie byłam z niego niezadowolona. Beznadziejny produkt. Chyba go więcej... Czy jego na pewno więcej stamtąd nie zamówię, ale w ogóle więcej chyba tego produktu nie kupię, dlatego że mam teraz swoje inne ulubione podkłady, które sprawdzają się dużo, dużo lepiej i z których jestem bardziej zadowolona, więc tego podkładu niestety nie zużyję, idzie w śmietnik prawie cały i to są właśnie zmarnowane pieniądze, czego staram się ostatnio nie robić, bo nienawidzę marnować pieniędzy na kosmetyki. Kiedyś nie miałam z tym problemu. I całkiem sporo rzeczy, słuchajcie, leciało w śmietnik, były niezużyte czy do końca, po części zużyte, a nie do końca i wywalałam i nie było mi, słuchajcie, szkoda, a teraz staram się tego nie robić. Jak już coś kupuję, to wykańczam do końca, dlatego też
holu chyba, ja nie wiem, nigdy nie było? Nie, na Insta Stories właśnie pokazuję Wam, jak coś kupię. Ale takiego holu holu na tym kanale nie było, dlatego że ja kupuję, słuchajcie, po jednej rzeczy najczęściej i już później zapomnę, że coś kupiłam. A jeżeli chodzi o ubrania, to niestety to tak samo wygląda, że kupuję jedną rzecz, chodzę w niej, później kupię sobie za jakiś czas tam drugą rzecz. Staram się już ekonomicznie podchodzić do tego, bo to jest wywalanie pieniędzy w błoto, lepiej zainwestować jest w coś innego. A nie, słuchajcie, właśnie w te kosmetyki, których ja i tak mam potąd. Ja już mam tego, słuchajcie, dosyć. Już sam fakt, że ja nie jestem tego w stanie sama przetestować, tego zużyć, no bo to jest nie do przerobienia dla jednej osoby. Jak, słuchajcie, nie wiem, jak dziewczyny nie malują profesjonalnie siebie, czy mają właśnie kanały nietypowo makijażowe, to jak mają tego wszystkiego tak dużo, to ja nie widzę sensu, nie wiem po co, bo to jest naprawdę, to się psuje, to jest w ogóle nie do przerobienia. Ale dalej, dalej, dalej. Baza z Paeze, całkiem spoko baza była kiedyś, widzicie, oczywiście niezużyta, bo się zmarnowała, dlatego że ja tak rzadko malowałam się cieniami jeszcze wtedy, kiedy jej używałam. Ona miała w ogóle zostać pokazana w innym denku, ale słuchajcie, została tutaj, przeoczyłam ją i niestety pokazuję Wam ją dopiero teraz, a używałam jej dosyć dawno, nawet bardzo dawno temu. W każdym razie drugi raz bym jej nie kupiła, dlatego że są inne produkty, troszeczkę lepsze. Poza tym ostatnio wystarcza mi właśnie na powiekach, mam też teraz cienie i wystarcza mi, słuchajcie, podkład i korektor i to wszystko przypudrowane razem i cienie się w ogóle nie rolują. Więc niepotrzebna jest warstwa jeszcze dodatkowa bazy na powieki, bo po co obciążać, jest to, słuchajcie, delikatna skóra, najdelikatniejsza prawie że na naszej twarzy i szkoda ją, słuchajcie, niszczyć i tak wysilać i wystawiać na próbę. Zwłaszcza, że ostatnio zauważyłam, że troszeczkę chyba szybciej zaczynam się starzeć, przybywają mi tutaj zmarszczki, fakt, mimiczne, od śmiania się właśnie, bo ja się bardzo dużo śmieję i uśmiecham, no ale niestety przybywają mi i tego procesu już nie powstrzymam. Mogę tylko tamować jakimiś tam kosmetykami i jakby brakiem makijażu, ale no niestety całkowicie się nie da. Dalej mamy dwa korektory, oczywiście mój ulubiony korektor z L'Oreal True Match. No, genialny produkt w kolorze 1, Ivory, świetnie rozświetla okolice pod oczami. Lepszego aktualnie jeszcze nie znalazłam, tego z Collection. Chyba w kolejnym jakby rzucie będę używać, bo chcę zobaczyć, co to jest za produkt. No i drugi nie wypał z Missy Sporty Perfect Stay. Nie wiem, 10 godzin na pewno nie. Produkt, który kupiłam, żeby spróbować, w sumie jakiś czas temu byłam z niego zadowolona, ale teraz dochodzę do wniosku, że bez sensu, lepiej jest kupić coś droższego, jednego, a lepszego, a to taki, słuchajcie, troszeczkę zapychacz. Dalej. Eyeliner. Ja bardzo lubię eyeliner z Lovely, ale ten z Missy Sporty jest taki średni, dlatego że ma bardzo średni pędzelek, delikatnie gąbkowaty, a może nawet nie delikatnie, a jest to po prostu gąbka, którą ciężko jest namalować ładną kreskę, więc śmietnik. Dalej, muszę, słuchajcie, zagęścić trochę ruchy, bo na denku zawsze najwięcej schodzi, a zależy mi, żeby pokazać Wam, słuchajcie, wszystkie te kosmetyki, bo mam już tego dość, że to tutaj leży. Dalej, olejek z Mariona, kuracja z olejkiem arganowym, do kitu produkt, tani produkt z Rossmana, ale kompletnie się nie nadaje, nie dość, że jest na maksa tłusty, to jeszcze nic nie robi, słuchajcie, z włosami. W ogóle nie jest wart uwagi. Dalej, z The Body Shopu witamina C serum. Beznadziejne serum, kosztuje fortunę, a jest po prostu tragedia. W ogóle te kosmetyki z The Body Shopu mam wrażenie, że są po prostu przereklamowane. Są drogie, jak nie wiem co, a nie spełniają chyba swojej roli aż tak bardzo. Dalej, o, mój ulubiony eyeliner właśnie z Lovely. Genialny produkt, już nie ma niestety napisów, ale ma bardzo fajny pędzelek. Pędzelek, oczywiście zaznaczam, którym się naprawdę super maluje, jak jest świeży, ładną, estetyczną kreskę, która się trzyma. Dalej. Kolejny nie wypał, jest to puder z Lovely Matte Define.
Chciałam go spróbować kiedyś właśnie na promocji, w ogóle to szkoda by mi było nawet na niego 5 zł, ale że były te promocje minus 50 w Rossmanie, to skorzystałam, no i oczywiście się nie sprawdził, jeszcze się na dodatek połamał. No, z tymi tanimi kosmetykami to słuchajcie, nie do końca, ostatnio zauważyłam, jest tak jak być powinno. Oczywiście nie ze wszystkimi, bo to nie jest tak, ale z większością owszem. Dalej. Kiedyś Wam mówiłam, że ja zamawiam podkład właśnie Wake Me Up z Rimmela ze strony w takich małych opakowaniach. I owszem, mam tutaj trzy, powiedzmy po części zużyte, nie do końca jeszcze, ale bardzo lubiłam zawsze ten podkład, dalej go lubię i powiem Wam, że mam ochotę do niego powrócić, dlatego że on fajnie rozświetlał, miał dosyć dobre krycie i fajnie ta cera wyglądała właśnie w tym podkładzie. Dalej, mamy podkład jeszcze z Rimmela Match Perfection, też całkiem niezły, ale tutaj kolor był nieudany, to była setka. Troszeczkę zmachałam się, troszeczkę za jasny, ale ogólnie powiem Wam, że całkiem naprawdę spoko, a miałam go w pełnowymiarowym opakowaniu niebieski i z tego właśnie byłam bardzo zadowolona, z tego pełnowymiarowego, bo ten, coś z nim było, słuchajcie, nie tak, mam wrażenie, że on jakiś był inny. Dalej. Matte Magic L'Oreal podkład, totalny niewypał w musie, też do wywalenia, również zamówione ze strony, te podkłady zamawiane ze strony, z nimi jest coś, słuchajcie, nie tak, jestem tego pewna. Dobra, dalej mamy Bania Agafi serum, całkiem niezłe serum, aczkolwiek czasami miałam po nim wypryski. Więc tutaj, no nie do końca on się sprawdzał tak jak powinien. Również odsyłam Was do filmu o kosmetykach Bania Agafi, tam troszeczkę więcej o tym produkcie mówię. Moja ulubiona pasta do wybielania zębów, White Brilliant z Denifit, jest to pasta z Rossmana. Już Wam o niej robiłam recenzję, jestem z niej bardzo zadowolona. Tylko pokazuję Wam, że mam tutaj takie właśnie jedno opakowanko. Dobra, dalej. Dalej mamy produkt niezużyty, który jest niewypałem niestety. Jest to ekspresowa maseczka do twarzy odświeżająca. Już teraz to jest przeterminowana, ale pachnie miętą. W sumie na jakiś upalny dzień może i całkiem niezła by była, ale chyba ona niczego nie robi tak naprawdę. Ona tylko odświeża, zresztą to już Wam kiedyś mówiłam. Nie powoduje, że ta twarz jest, słuchajcie, rewelacyjna, wygładzona i tak dalej, po prostu ona tylko jest, więc po co mi produkt, który tylko jest i niczego tak naprawdę na mojej twarzy nie robi. Dalej, Jezu, ile tego jest? Dalej mamy nić do zębów z Rossmana Procudent. Jest to nić, czekajcie, bo tak, to jest nić woskowana, która jest średnia, ale czasami do pewnych celów przydatna. Ja staram się używać nici niewoskowanej, bo tylko taką nicią wynitkujemy sobie ząbki. Ale spoko, do pewnych celów właśnie jej używałam. Dalej, masło z Bielendy, masło do ust w kolorze takiej właśnie wisienki, pokażę Wam, oj, coś takiego. Dosyć zużyty produkt, intensywnie używany przeze mnie w roku akademickim kiedyś. Nawet byłam z niego zadowolona. W sumie wydawało mi się, że troszeczkę może powiększa mi usta, ale chyba tylko mi się wydawało. To jest takie przykre. Chciałabym mieć takie duże usta. Myślałam nawet kiedyś o kwasie, ale chyba to, co bardziej naturalne, jest bliższe moim wyznaniom, mojej osobie i chyba tutaj się bardziej w tym odnajduję, więc to raczej odpada. No a moje mam takie średnie. Nie wiem. Dajcie znać, co myśli na ten temat. Ale chyba nic już z tym niestety nie zrobię. Muszę się pogodzić. I tak nie są aż takie złe, bo nie są aż takie małe. Ale krem do rąk z Bani Agafi. Całkiem niezły krem, szybko się wchłania, dosyć nawilża. Używałam go też przez jakiś czas do twarzy. Może nie powinno się tego robić, ale powiem Wam, że w mojej kryzysowej sytuacji, w której się wtedy znajdowałam i miałam mnóstwo wyprysków, super się spisał i byłam z niego bardzo zadowolona. Także naprawdę genialny produkt i chyba bym go kupiła po raz drugi, ale już tym razem do rąk, bo do twarzy mam inne kosmetyki, z których jestem zadowolona i zobaczcie na to, jak się zaczynam wyświecać. Takie właśnie mam problemy z cerą ostatnio,
że cokolwiek bym nie robiła, ile bym nie miała makijażu, jakiego bym pudru matującego nie użyła, nieważne, po prostu twarz mi się strasznie świeci. Po tym właśnie, jak odstawiłam tabletki. No dobra. To, co zostało, to słuchajcie, jest na następny raz, bo tam jest coś zupełnie innego. Jeszcze to sobie tutaj schowam. Więc na szczęście udało... Widzieliście to? Nie. Mam nadzieję, że nie, bo to jest materiał na mój kolejny film. Więc to było, słuchajcie, wszystko, co chciałam Wam pokazać. To było całe moje denko. Mam wrażenie, że jakoś może dzisiaj trochę przymulałam. W sensie nie byłam taka radosna, jakbym chciała być może na filmie, chociaż to nie do końca, to nie o to chodzi. Staram się być właśnie naturalna, żebyście widzieli, że nie zawsze ten humor jest taki sam. I mam humor oczywiście bardzo dobry, bo jestem bardzo szczęśliwa, ale czasami jest, wiecie, takie przymulenie. Zresztą, no rujnuje mnie to, słuchajcie, że to gardło jest coś z nim, słuchajcie, nie tak. Już dłuższy czas i to jest trochę denerwujące, bo nie mogę właśnie dużo mówić, bo mam jakąś tam chrypę zaraz, ale już i tak naprawdę jest całkiem nieźle. Już jest coraz lepiej i będzie dobrze, także na pewno nie będzie problemu właśnie z nagrywaniem filmów. Aczkolwiek takie denko, kiedy słuchajcie, mówimy przez ponad 20 minut, cały czas jest męczące, więc nauczyciele mają tutaj naprawdę ciężką pracę, prawda? Przez 45 minut razy kilka lekcji, no to jest całkiem sporo, przepona musi pracować, a u mnie chyba z tym kiepsko. No tak, więc dajcie znać, czy któreś z tych kosmetyków używałyście. Jeżeli tak, no to oczywiście komentarze na dole, pamiętajcie o tym, bo coś, słuchajcie, mało tych komentarzy. Chciałabym sobie z Wami popisać, pogadać, a wcale nie ma tego aż tak dużo. Więc pamiętajcie o tym, żeby było mi miło, żebym mogła sobie z Wami pokonwersować i trzymajcie się, cześć!